Awe, legiony, sława i chwała, z tej strony młoteczka, ze mną dzisiaj są czateły, jakoś w tym miejscu. I ze mną dzisiaj też jest Bigosik. Jestem! Oraz nasz lektor Nightwish Czubówny. Też. Brawo! I nas pięknie czatełki złotym kiblem przywitały. Dzisiaj będziemy... Najlepsze czatełki pod słońcem. Tak jest. Dzisiaj będziemy kontynuować przygodę Bigosika, który będzie wybierał wybrankę swego serca. Będzie wybierał wybrankę, tak? To... Nie tak. Porządnie to powiedziałam. W ogóle ty na zapowiedzi powiedziałeś, że kończymy moją przygodę miłosną. No bo wiesz, no, nie wiem ile ten quest będzie trwał. Ona się dopiero teraz zacznie, słuchaj. Bo ale pociągniemy ja pewno... do końca. Pociągniemy słowo klucz, tak? Tak jest. Nawet ja kilka razy. Szczęśliwy w miłości do końca życia z Kingoszką, na pewno. Na pewno tak będzie, zdecydowanie na tak pewno. Będzie. Ale najpierw wypełnisz swoje obowiązki. I co to jest? Zdobyć tyle opasek na oko. A to chyba nie... Co? Kto to ma opasek? Gdzie iść? A, bo ty musisz iść do kramu i kupić opaski, tylko że chyba hajsy się pokończyły, tak? Masz 61 hajsu, to nie kupisz. To chyba na hajs nie poleci. Chyba nie. A Nightwish jest głodny i chce zdiagnozować dwóch simów oraz pozbierać trochę marihuanę. Ooo, no Nightwish, ja wiedziałem, że on ma zawsze fajne zainteresowania i my się dogadamy. To później ci skandluję trochę tego marihuanę, żebyś te opaski na oko mógł kupić. Najlepsze zainteresowania. W końcu napisał, interesuje się mną. Może napisał, to chyba Kingoszka pociągnie, nie? Chyba tak. Poczekaj, Nightwishur bogaty w przedmioty jest. No, jakie bogate ma wnętrze. Bardzo bogate ma wnętrze. I pozdrawiamy Magdalenę bardzo serdecznie. Jej zdrówko pijemy również. Bo Magdalena wypiła nasze mam zdrówko. Mam dzbanek? Gdzie jest dzban? Masz dzbanek, w końcu żeśmy ukradli. Chociaż nie, ja ci tu beczkę gdzieś wstawiłam ostatecznie, czy nie? Ej, no, nie, a nie, było mnie na to stać, czy nie? Aha, nie, byłeś biedny. Od razu... Jak ktoś się zapyta, czy jestem z Poznania, tak, tej jestem z Poznania. Okej, okay, ale czekaj, bo tu nie ma beczki. Mieliśmy ci kupić beczkę, ale jesteś biedakiem, Bigos! Ej, jesteś handlarzem biedakiem, czym ty handlujesz? No. Zobacz, ile kosztuje tam ta beczka, no. Milion kosztuje. Idziemy do karczmy ukraść beczkę. O, ale to wszystko powoli, bo tu najlepiej już grę puścić. Puszczamy grę i uwaga, decyzja twojego życia. Bigos, skup się. Mhm. Co ma zrobić przekupień Bigos? To oczywiste, podpatrywaczka Kingoszewa i ja musimy ze sobą skończyć. Chyba zrzucić albo... się razem z mostu. Może podpatrywaczka Kingoszewa i ja możemy zostać sekretnymi kochankami. Tak, tak, oko weź oko. Dobrze, weźmiemy oko. I Kate jest twoje zdrówko również. Zdrówko. I czekamy na kebaba. O tak. Tak, jeszcze nie chcę, żebyśmy ja i Kingoszewa się rozstali. Ale z kim mam wziąć ślub? Znaczy, jak to jeszcze nie chcesz? Co to znaczy? Jak to było, ja byłem tu szczęśliwy do końca życia z moją wybranką. No. I w ogóle ta ikona mi się bardzo podoba, nie? Na dole. O nie, to się źle skończy. Kogo ma poślubić przekupień Bigos? Potrafię oprzeć się moim uczuciom. Poślubię moją sekretną kochankę, którą jest podpatrywaczka Kingoszewa. Tak. Albo zrobię to, co nakazuje honor, ja i faworyta Linota weźmiemy ślub, a później podpatrywaczka Kingoszewa będzie czekać na boku i wszyscy zadowoleni. Porządnie. Bigos? No najbardziej, na pewno Kingoszka pójdzie na układ ten na dole, nie? Nie, no ja chcę z Kingoszką tutaj. Czyli siłą, bierzesz ale ślub. Ten. Tak, na tak, siłę ją. Ołta. Tak. Pałą przez łeb i do ołtarza. Dobre postępowanie, uważam, że robisz bardzo mądrze. Nie, po prostu nie mogę jej porzucić. Wolę, żebyśmy ja i Kingoszewa byli razem. Linota musi usłyszeć te wieści. Padaj, Linota tam. Nightwishur, teraz porada mądra.
Cóż, sądzę, że moja praca jest tu skończona. Cieszę się, że mogłem pomóc przyjaciółce w potrzebie. No, no. A, najlepiej. Nightwish umył. Przyjaciółce? Właśnie. Bigos nam chyba o czymś nie mówi. Mogę być przyjaciółką, no. Dobrze, to ja wezmę Nightwisha, wygonię po zbieranie ziół. Ile tych ziół ma nazbierać? 5 razy ma zbierać zioła. Niech się tu pokręci jeszcze, może się na coś przydać. Worek na łeb i do ołtarza najlepiej. No, ale ja nie chcę nic mówić, ale Nightwish najlepiej. Pocałował obie laski, tak? Powymyślał sobie, połaził, tutaj poflirtował, a teraz, nie, nie, to nie moja sprawa, ja zbieram zioła i zwijam interes, nie? To mnie no. W ogóle nie obchodzi mnie to. Ja to tylko sprzątam. Dokładnie. Okej, okay, to idziemy do karczmy, Bigos, bo ty się musisz napić przed zerwaniem. No, wiadomo. Choć się tak zapraw się jak taka totalna świnia, nie? I tak po pijaku z nią zerwi. Jeszcze na koniec narzeka jej na buty, nie? Albo po nowoczesnemu, jak teraz się zrywa przez SMS-y, to wyślij jej gołębia pocztowego, nie? O, tak ptaka jej wyśle, to jeszcze się pobawi, nie? Byle nie swojego. Dobra, czy ktoś pije wino? Przecież nie będziesz za swoje pił, niech ktoś inny kupi, to czekaj. Nightwish, postaw wino. To nie musisz robić obowiązków, trzeba mieć w życiu priorytety. Kupy Bigosowi flaszkę, bo go nie stać. Ty jesteś medykiem, to jesteś bogaty. Jak nie bierzesz za wyleczenie, to bierzesz spadki. No bo wiadomo, że alkohol leczy, tak? Wszystko leczy. Patrz, jaki skacowany, biedny Bigos. Ręce mu się trzęsą. Alkoholu. Jakie ja mam brwi w ogóle. Zdążyłem zapomnieć. Piękny, nie? Jesteś, Bigosiku. Gdzie ten Nightwishur? Ona wiadomo. No idzie, ale patrz, nie śpieszy się jakoś szczególnie. No bo on jest medykiem. Jeszcze bąka puścił wchodząc. Ja pierdzielę, jak w życiu. Simsy są zbyt prawdziwe czasami. Komu chcesz podać Bigosikowi, no, proszę? Wiadomo. I przygotuj jedzenie, bo jesteś głodny. Pozdrawiamy Magdalenkę bardzo serdecznie i po raz kolejny jej zdrówko. I gdzieś tam po drodze jeszcze Kate spiła nasze zdrówko, twierdząc, że jej przyszłe dziecię, które będzie moim kebabem, będzie bokserem. To będzie fame MMA. Będą pieniążki. Będzie się z seksmasterką napierdzielał, nie? Dobrze. Podałeś ten napitek, czy nie podałeś tego napitku? Ej, gdzie jest alkohol? Ej, co ty tam robisz z tym jedzeniem? Bigos już wypił. Już wyklał? Nieprawda! Pokaż, ej. Bigos. Nie chlałeś, albo chlałeś za nie mało. Nie chlałem. Nie, no bo zobacz, mam krechę tą czerwoną. No widzę, to uważymy. Uważymy całą beczkę. Uważ. Czeka jakiś koleś tutaj. O, patrz, będzie dzban! Jest! Leśny dzban, czekamy. Dobra. Kto to? Trzeba mu podziękować. To jest jakiś tam karczmarz czy coś. A, o, dobra. Jesteś też głodny, weź napitek. Ej, ale weź do tego, weź do wyposażenia i w domu się napijemy. A, czekaj, bo już kliknęłam, wszyscy zabrali. O, jest, mogę już zabrać. Jest. Bierz, o, jest. Kociołek, dobrze. Patrz, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze sobie zjedz coś, bo zaraz umrzesz z głodu, popatrz. Dobrze, zjemy i ten, i pierdzielamy stąd. Najpierw musisz się solidnie nachlać. Wiadomo. Żeby iść zerwać ze swoją dziewczyną. O, patrz, jeszcze jeden. Yes! Tak! Może on tak uzupełnia cały czas. Może, jestem wykluczona. Zupę z dzika zjesz przed zerwaniem ze swoją dziewczyną. Bigos się musi nastukać jak stodoła, no. czy Nightwish, patrz, Nightwish jest szczęśliwszy, to może iść i zbierać dalej marihuanen. Zbieraj ziółka marihuanen, a potem będziesz diagnozował ludzi w karczmie. Pijok, piszą, że trzeba szybko pić, bo się zepsuje.
O, trzeba szybko pić. Jak to trzeba się, jak to się zepsuje? To... A ja to posprzątaj tylko, to muszę postawić na stole, ale to jest, to się wiąże z ryzykiem, że A jak nie można wychla. Otworzyć? A nie można otworzyć? Tak, nie, żeby trzy popatrz, były pokazane? Nawet nie możesz tutaj... A jak na trójkę klikniesz? A kliknij na trójkę. O, o jest. O. I teraz? A, nie ma. Nie ma, patrz, musisz to u siebie w domu stawiać. A, no trudno. Ale patrz, jest następny, to zaraz wypijemy następny, tylko musisz najpierw zjeść. O! Żeby nie pić na pusty żołądek, pozdrawiamy Gamer Jacoba. Na początek live. Czekam cierpliwie na The Sims 1 i Wróżbitę Młocieja razem z Mirkiem. Pozdrawiam was. Pozdrawiamy Gamer Jerkowa bardzo serdecznie. Bigosiku, kiedy jedyneczka? No kiedy jedyneczka, no? No ja wiem, mamy kiedy jedyneczka. Mamy tam smoka do wykarmienia, no. I nam żyje ten smok, nie? Żyje nam ten smok, przecież mamy piękny dwupiętrowy dom. Z magią, z łazienką, ale tam dwa kible mamy, pamiętasz? O. Tak, pamiętam, tak. I zdrówko Katias. Katias twierdzi, że będzie wystawiała swoje dziecko przeciwko Kruszwilowi. O. Diagnozuj. To niedobrze. Diagnozuj. Jeszcze później się okaże, że dziecko Katias będzie chciało macać kobiety po tyłkach. I co wtedy? O Boże, no i zablokują kanał w ogóle. Dobra, bo ty idziesz zerwać z dziewczyną, czy jesteś już wystarczająco pijany? Chyba tak, bo bawisz się w karczmie w swoim ptakiem, także... O, a już chodzi i diagnozuje. To jeszcze dwa na odwagę, znaczy jeden na odwagę, drugi strzemienny, czy jak to się tam nazywa? Na prawą nóżkę. Na prawą nóżkę, żebyś równo chodził. Najtuś idź do domu i się jakoś tam, nie wiem... Umyj, ogarnij. Co ty robisz tej kobiecie? Ej, on cały czas tak pierdzi, czy już śmierdzi? On chyba tak ma wmontowane, wiesz? I co, i chleje, czy nie? Katias no, planuje chleje, zostać chleje. Babcią. Ja mam nadzieję, że Katias zostanie taką specyficzną babcią, która będzie zbierała sieroty, tak jak w Wiedźminie 3. A potem zanosiła je do mnie, żeby miała co szamać, nie? Dobra. Jesteś wystarczająco pijany? Nie, jeszcze nie. O, jeszcze nie, jeszcze nie wezmę tego tak na cześć, bo... Przyjazne. Idziemy na Kingoszkę. Zapytaj się najpierw, jak się ma. Najpierw musisz z nią zerwać, masz tu ładnie w fabule. No tak. A ten, można zapytać, ile ma pieniędzy? Ile ma pieniędzy, weźmiesz tą bogatszą w takim razie. Czy jesteś już nawalony? O, masz gnijące bebechy masz. A czemu? A od kontaktów towarzyskich, no. Jesteś opity nas, ojej, na smutno się upiłeś, a jeszcze chcesz zerwać z dziewczyną. O. Ale to znaczy, że musisz iść do medyka, jak ci gniją bebechy. Ale to wiesz, spokojnie, od tego się chyba nie umiera. Tylko masz skupienie minus 30. Skupienie słowo klucz w tym momencie. Kate, ja ty będziesz zbierała dzieci, a nie psy i koty. I wszystkie później na kebab. W ogóle ten diamencik nad głową, on się nie kręci? Nie. To jeszcze nie te Czemu czasy. Się nie kręci? To jeszcze nie te czasy. Czy to jest Lanshimur? No bo to średniowiecze było, wtedy nie wiedzieli, że można tak. Jeszcze wtedy nie. Nie wynaleźli kręcących się diamencików. Patrz, ona ci w sypialni siedzi nawet. Ej, co tam przy miednicy mi grzebiesz? Raczej sobie grzebię tam, wiesz. Muszelkę myję, żeby miała czystą. A ja ostatnio byłem nad morzem i ten, dotknąłem muszelki. A czyjej? I gdzie tu jest? Przyjazny kupiec wredny. Jest Zerwi? Jest. Jest, Zerwi. Jest. Yes. Wynocha, Lampucero, ja kocham tylko Kingoszkę! O, idź nie! Idź, dotykaj muszelkę gdzie indziej. Dokładnie. O, Bigos dowiaduje się, że Linota jest rycerska. Uf, cóż, przynajmniej udało mi się to przetrwać. Teraz pora powrócić do mojej prawdziwej miłości. Ty czytasz Linotę? Co do? Ty łajdaku! Jak śmiesz mnie tak traktować! Się stąd z własnego domu, nie? Ej, to jest moja chata tej. Pozdrawiamy sennego Kluska, który właśnie został dzielnym legionistą i idealnie muzyczką się wpasował w to, co się teraz dzieje. Oh.
No, to platynowa lama dla sennego kluska na czacie, poproszę. A tutaj właśnie Bigos został wywalony z własnej chaty przez jakąś eks, nie? Spadaj, wieśniaczko, to jest moja chata. Kingoszewa, poślub tę osobę. No dobrze, to... A weź tak romantycznie, jeszcze tak delikatnie. O, najpierw jej ponarzekaj na swoją eks. To będzie tak złe. Naprawdę byłaś kochanką tylko, nie? I teraz tamtą zerwałem. Patrz, ona ma złamane serduszko, jak idzie za Bigosem, nie? Stalkerka. Idzie mu wpierdzielić, jak nic. Jeszcze te oczy, jakie bary robi. Popatrz na jej minę, nie? Bigos, ty nie będziesz mógł spać spokojnie. Ona jest wkurzona w ogóle, nie? O, dobry kadr. Ale zbliżenie jej zrobiłaś. O, jest Kingoszka. Jest Kingoszka. Okej, okay, teraz co? Romantycznie? Mm-hmm. Nieśmiały pocałunek. Romantyczne, zaśpiewaj serenadę. Pochwalę jej urodę. Gdzie masz pochwal urodę? Jest. Tam po prawej, o, no. Jaka serenada, ja bym się na to nie dała. Jakiś rudy kradzenie ze studni. Flames of love. Dum. Romantyczne, love. Trzymaj za rękę. O, zalecaj się. O, wziąć tam jej cnotę, weź tam kliknij. Wychwalaj cnotę, dobrze. Aha. Nie, tylko nie skradnij cnotę, tylko wychwalaj cnotę, pamiętaj. Skradnij cnotę. Gdzie nie ma już cnoty, już nie ma, patrz. Ale jest poświęcenie i możesz wyznać. Ty patrz, jak szybko cnotę straciła, no. Popatrzyła na ciebie i po wszystkim. O, rety. Romantyczne. Staraj się o rękę. A o dzieciusia? Bigos po kolei! Obiecuję się przynajmniej, obiecuję ci, chociaż raz wsadzisz tym razem, tak? Obiecuję. Spokojnie. Jezu, co to idzie za Helga? To nie jest Helga, to jest jakiś... Co to jest? Rupert. Książę. Romantyczne. Pocałuj. Tak. Pocałuj namiętnie. Ale ty masz gnijące bebechy i zaraz umrzesz, a ona już chyba uciekła od ciebie, bo ci po prostu jedzie z japy. Od tych gnijących bebechów Nightwishur musi cię uratować. Jaki ogień! Najlepszy namiętny pocałunek, jaki widziałam, słuchajcie. Może lubi twoją klatę, no. Nieprzyjazne, romantyczne. Gdzie tu jest... Barabara jest! Proś o rękę. Wiem, że jest Barabara, ale tutaj nie da się w krzakach. Czy wyjdziesz za mnie, Kingoszewo? To nic, że śmierdzę. O tak, wezmę ten pierścionek. I se wsadzę. To jest najpiękniejsze. Gratulacje. Bigos i Kingoszewa są teraz narzeczeństwem. Mogą wziąć ślub w kościele, jeśli są jego wiernymi, lub w dowolnym miejscu w królestwie. Czy chcesz wziąć ślub u Lan Shimura? Czy u Zabrausa? Bo wiesz, możesz u Zabrausa też. O kurde, to ciężki wybór. Ciężki. Może czat niech zdecyduje, bo ja nie wiem. Dobra, to kto udziela ślubu? Zabrak czy Lan Shimur? A ty się, Bigos, wyśpi. A ja nie muszę na operację? Musisz, ale nie masz energii. Najpierw się wyśpi. Aha. Dobrze, najpierw energia. Dobra, mamy pierwsze na Zabraka. Zabrak. Okej. Chyba mamy zwycięzcę. No dobrze, w takim razie będziesz brał ślub u Zabraka, ale najpierw się wyśpi, a później się wylecz z gnijących bebeków. Bo jak tego nie zrobisz, to możesz nie dożyć swojego ślubu. A już jednego Sima udało mi się zamordować. No, ładnie. Nightwishura. Czyli Zabrak. No, czyli u Zabraka robimy śluba. Tak, dobrze, no. Tylko ty się najpierw wyśpi. Czemu nie możesz spać? O, jest, śpi. O, właśnie, tak pod kołderką lepiej. O, i mam taką czapeczkę jak Smurfy. Masz. Na, nie mogę ustawić, bo tu kamera nie działa. Na. Będę miał swoją smurfaczkę. Będziesz miał swoją smurfaczkę.
Patrz, już liczysz zyski, nie? Ale może jak będziesz miał milion tych zysków, to wtedy... Bo wiecie, że jestem materialistą, no. Jesteś, przecież wszyscy o tym wiedzą. Może jak będziesz miał milion zysków, to wtedy ci tą beczuszkę kupimy i będziesz mógł już na zawsze pić. O tak! Tak, na ślub zamiast pojechać na jakąś podróż poślubną, to kupimy sobie beczkę, o. Nie postawię tego tutaj, bo wychlają. No, właśnie. Dobra, Bigosiku. To przewijamy twoje spanie, ale patrz, już Kingocha się wprowadziła, nie? Jak u siebie się czuję. A, już tam czyści muszelkę. Przygotowuję się na podróż poślubną. No. Nie będzie żadnej podróży poślubnej, będzie beczkę kupować. Tutaj Magdalena sugeruje, że nie chcesz spać, bo wiesz, co się już będzie tutaj działo zaraz. Masz stresa ołtarzowego, tak? Tak to się chyba nazywa. A to trzeba podwójne łóżko teraz kupić. Trzeba kupić podwójne łóżko. Mam nadzieję, że Kingoszka ma bogaty posag. A nie tylko CV. Przekupień Bigos zaniedbuje obowiązki. No bo nie miał hajsu, żeby kupić. No to co ja na to poradzę? Ale patrz, ta dalej tutaj siedzi, nie? I czeka na Bigosa. I płacze mu w domu. Jaka psycholka. Dobrze, że się z nią nie hajtasz. Masakra, to trzeba będzie policję jakąś wzywać, czy coś. Jest tu coś takiego w ogóle? Jest straż. O, no. Jest. Bynajmniej nie pożarna. Bigos, ty miałeś zjeść coś, a nie gdzieś ty to żarcie wsadził? A? Wsadził żarcie, nie, a nie, położył na podłogę. A jest tu. Jedz zupa z dzika, idź. I idziemy do Nightwishura się wyleczyć. O, jakie mam zielone ten... Jesteś ślicznie paseczki. Zielony. To, czekaj, lokacje, Połać Osądu, Rynek Miejski. A, ja to no nigdy oczywiście, nie potrafię znaleźć. Stanę na wysokości zadania. Nie będziesz al dente. Nie. Dobra, idź się leczyć. Bo może się okazać, że jednak nie staniesz na wysokości działania, zadania, bo nie będzie coś tam chciało działać, masz zgniłe flaki. Patrz, ocena rośnie. Moja ocena rośnie. Moja ocena rośnie. I to całkiem ładnie rośnie. Chociaż no. Utraciłeś przyjaciela, zaniedbałeś obowiązku i wyniszczająca infekcja. Infekcja. O, rety. Zlecenie to odwiedzić medyka lub oleum lecznicze, ale cię na nic nie stać, więc mam nadzieję, że chociaż za darmo cię Nightwishur wyleczy. Najwyżej mi da jakieś zioło, ja je sprzedam i wtedy mu zapłacę. Smacznego, Katias! O, idź, może dostaniesz coś porządnego tam. O, no miłem i jak wlazłeś. Do siebie, nie? O, Bartogniew! Pewnie leczy jakąś wenerę. O! Proszę mnie wyleczyć. Nightwishur, weź leczenie. Lecz chorobę Sima. Wstawaj, Nightwishur. To się poważne ale rzeczy dzieją. Delikatnie i dobrze od razu. Ta, delikatnie i dobrze, zobaczymy. Też mogłam ci oleum lecznicze uważać, a nie. Nightwish się nie umył, znieczulenie będzie od razu. Ale przynajmniej ma beczkę. Pozostałe napitki zero. To nie pochlejecie. Zaraz uważymy. Jak się cieszy, nie? Jak nic, wyleczysz gnijące flaki, ale dostaniesz gangreny. Będzie dogłębne leczenie. Drenuj Sima. Kilku pijawek. Będziesz kładła na mnie moje byłe koleżanki? Na to wygląda. Tu jest twoja jedna ex, twoja druga ex, twoja trzecia ex. Ach, jeszcze kilka pijawek. Jeszcze. Drenujemy. A, wiesz, ćwiczysz no, wytrzymanie na dobre ssanie, bo jak się Kingocha za ciebie weźmie, to... O, rety. Tutaj Moriarty. Bigos, nie pouczaj Mirona, w jakich warunkach BHP ma pracować. On tu jest lekarzem. Teraz jedną pijaweczkę. Jedną? Tak delikutaśnie? Jedną. Tak. Coraz dziwniejsze te wstępy do filmów dla dorosłych.
Ta poszła z mózgiem, dobra. I teraz lecz farmakologicznie. Kemrel? Smacznego, Pikos. Na naturat ci wlał! O, pacjent został całkowicie uzdrowiony. I to niefiltrowany przez kromkę chleba. Pikos już tyle wychlał alkoholu, że jest zaprawiony, nie? Już nie trzeba, nie? I poszedł spać. No wiadomo, cały Nightwish. Jeden pacjent uleczony, już do spania, nie? To czekaj, nie, to uważ Bigosowi za napitek. Za 50? A to Nightwish zapłaci, że się nie przejął. Okej. No chodź, że tutaj zrobić, alkoholek. Popatrz! Ma różne do wyboru. Syrop, krwawy mechmery. Jabłesencja, czyli jabłko. To robimy jabłesencję. Pozdrawiamy długopisika bardzo serdecznie. Dziękujemy mu za wsparcie. Twoje zdrówko również, długopisiku. Obyś nigdy nie trafił na Marsa. Gottfried? Tak, też przyszedł jakąś wenerę wyleczyć. Czy to się już uważyło? A Sutomir tam jedzie, nie? Z tą gitarą. Weź napitek. Ale przynajmniej wszystkim, wiesz, umila czas. No, oczywiście, jak najbardziej. On jest, ja wiem, co tu się wydarzyło. Po prostu Nightwisher go zatrudnił, żeby on umilał czas w poczekalni. Tak jak są te muzyczki w windzie, to po prostu, wiesz, tak, muzyczkę w poczekalni. Totalnie. Ciekawe, czy do niego też się ten dowali ta inspekcja tej muzyki. Za X? Za X, no. Nie, no Nightwisher za X opłacił na pewno. Na pewno, no. Wieśniak Bogdan. O nie, uciekamy, bo nas jeszcze czymś zarazi. Jezu, albo bej. Kolorem skóry, daj albo włosów. Wieśniak, Bigos, idziemy hajtać się z Kingoszewą. Tylko jak mam to zrobić? Idziemy. Musimy wziąć ślub, czyli musisz jakoś, nie wiem, albo iść do Kingoszewy, coś na nią kliknąć. Kliknij na Kingoszewę. Kliknij Kingoszewę. Albo, albo, nie wiem, trzeba coś jakoś... Romantyczne, nie? Jest ślub. O, jest, do góry. Weź ślub w kościele. A tu... O nie, wymaga wiary. To musimy się najpierw zapisać do śluba. Do wiary. Trzeba się nawrócić. Dobrze, Bigosie, to najpierw cię nawrócimy na wiarę zabrakańską. Zabrakańską. Dobrze, ja poproszę wiarę zabrakańską. Dobrze, to zaraz się dowiemy, na czym ona polega. Mam nadzieję, że jest wolna od rasizmu i w ogóle... Na pewno! O, zabraka na pewno, słuchaj! Gdzie tu był kościół Zabrausa? Że nie ma żadnych żywopłotów. Gdzie tu jest Zabrausa padołek? No. Że tak to no myślę, ujmę. Że pośród takich pustych tych to jest. Chyba nie, nie? O ja! Podejdź tutaj. Idziemy na mszę do zabraka. O, masz jakieś nowe rzeczy. Zdobądź klejnoty przez handel i dostarcz je złotnikowi. Otwórz kram i sprzedawaj. To najpierw trzeba będzie otworzyć kram i sprzedawać, bo nie ma żadnego hajsu. A ta babka Sandy, co? Sandy, no nie chciałem tak dosłownie, no. Dobra, to idziemy tutaj. Weź ślub w mnie. Ale ja chcę wziąć się nawrócić na wiarę. Wejdź. O, na drzwi nie można, ale na budynek można. Dokładnie. O! I tak to jak pastafarianie się spotykają z durszlakiem na głowie, tak my będziemy z rurką teraz spotykać. Nurkować. Więc masz na tak? Religia. Poproś o przyjęcie do wiary. No. No ej stary, bo chcę tu wziąć ślub, nie? Ale słuchaj, jak w życiu, no co tam wiara? Ważne, żeby w kościele było. No. Do spowiedzi trzeba ten pyknąć, nie? Tak jak pamiętam, mój kumpel poszedł do księdza od religii, do spowiedzi i mu się zapytał, czy nie ma czegoś łatwiejszego, jeżeli chodzi o pokutę, nie? O, patrz jak cię przyjmuje, to kościół masowania cyców, nie? O. Bigos staje się zabrakaninem, no i wszystko jasne. Czy teraz możesz tu ślub wziąć? Weź ślub w miejscu o nazwie klasztor, dobra. A Kingoszka nie musi być w tej wieży?
Co tam? Najwyżej spalimy ją na stosie. Aha, no w sumie. Jakie ma piękne posągi ma. Ma piękne posągi, teraz na nią czekasz. Patrz, jak idzie. Jak z takiego klanu, nie powiem jakiego na głos. Nie mów. No. Ale pasuje do Zabraka. O, on tylko młodzia potrafi nawrócić się na śluba, coś w tym jest. Ale patrz, nawet będziesz miał gości jakiś. A to tak bez imprezy ten proszę. Ślub? My sobie już imprezę zrobimy. Co to za Wysys Brothers? No. Usiąść na kanapie. Czy ty ją, Bigosie? A nie, to chyba trzeba na Zabraka poczekać. Taka zainteresowana. Przyszła na ślub w masce kata. Zadowolona, nie? No i gdzie ten kapłan? A to na boso przyszła? Kto? No ta dziewucha. No. Nie ma po prostu klapki w podłodze. Co tu się wydarzyło? Jezus, udziela wam ślubu! Lepiej nie będzie. O, jak rozkosznie! Rób zdjęcia, będzie na Instagrama. Tak. Czarny Jezus. Patrz, jaka zachwycona, jaką ma minę, nie? Nie może oddychać, biedna. Jestem cycem. Buzi. Nie, ale zdążyłam. Gdzie chcesz mieszkać? Chcecie mieszkać na targu, czy w kwaterach szpiegów? O kurde. Ej, nie mam pojęcia. Ej, nie wiem, co robimy? Fale jeszcze na czacie dostałeś. Ej, co robimy? Na targu, czy w tej kwaterze szpiegów? Ja nie wiem, co to jest ta kwatera szpiegów. To tam, gdzie Kingoszka mieszka i ma narzędzia tortur. Dobra, kwatera szpiegów. Ale to nie wiadomo, czy zostaniesz do końca wtedy przekupką, ale to się okaże. No niech będzie, to chcecie mieszkać w kwaterach szpiegów. Tak. Para simów bohaterów. Przekupień Bigos i podpatrywaczka Kingoszewa właśnie wzięła ślub i otrzymała podarunek. Gratulacje. A, czyli Kingoszewa otrzymała twoje 61, tak? Chyba tak. Och, Bigos, to było naszym przeznaczeniem. Też tak uważam. I pozdrawiamy Kądziołka bardzo serdecznie, który właśnie nam powiedział, że jesteśmy najsuper w tę grę. Bo jesteśmy. To było naszym przeznaczeniem. Dobrze. I co tu jest? Pocałuj tę osobę. Pocałuj. Tak nieśmiało. O, wracamy. Dobrze, to całuj. Całuj. Romantycznie. No. Ale czemu? Nie można dokonywać interakcji z młodą parą. What the fuck? No już po ślubie nie wolno, chyba, nie? Że po prostu muszą skończyć animację. O, Jezus odleciał, dobra. Tam Bartogniew wam zapodaje. No i teraz. Mendelsona, czy jak to tam? Romantycznie. Jest, całuj namiętnie, całuj. Całuj namiętnie. A ty całuj nie. O, to taka piękna. Ona już myśli, żeby cię otruć. Bigos, chyba źle wymyśliliśmy. Albo wyczuła, to mówisz, ten denaturat, który ci najtwisior przed chwilą wlał. Ale patrz, ile mam pieniędzy mam. To są Kingoszki pieniądze, chciałam ci powiedzieć. No o nie, pieniądze. Przygoda się skończyła. Już mi niosą windę z welonem. Miłość zawsze w końcu zwycięża. Przekupień Bigos nareszcie wybrał swoją partnerkę. Miejmy nadzieję, że po drodze nikomu nie złamie serca. No jak to? Już wybrał, już koniec, ameno. Ameno. To teraz dziecko. Słuchaj, da się zorganizować, ale daj nam chwilę, bo trzeba będzie wybrać ci w takim razie kolejną przygodę. Mm-hmm. Bo to się nie da tak, wiesz, na żywca grać, nie? No, trzeba mieć przygodę, bo jak nie ma przygody, to nic się nie dzieje i koniec.
Tymczasem YouTube pamiętają, że raz lama, zawsze lama, ze mną był płodny bigos! Byłem, dziękuję, jestem teraz szczęśliwy, pełen miłości i w ogóle. O hajtany! I na wieże zabrakariańskiej, czy jakoś tak? Tak, już zajęte. To! Już, no. Obrączka na palcu, koniec. Ze mną był też Nightwishur! Tak. Byłem. Brawo! I były też czateły jakoś w tym miejscu. Także mówiłam, że raz lama, zawsze lama, ale to powtórzę. Trzymajcie się i cześć!